na pograniczu Gór Sowich i Gór Wałbrzyskich, mniej więcej w połowie kolejowej drogi między Świdnicą a Jedliną Zdrojem, znajduje się przystanek osobowy o nazwie Zagórze Śląskie. Historia tej miejscowości położonej w Dolinie Bystrzycy sięga XIV wieku. Obecnie Zagórze Śląskie jest jednym z tych miejsc w regionie, do których po latach powróciły pociągi pasażerskie. W tym przypadku minęły ponad dwie dekady. Pociągi KD na linii 266 premierowo pojawiły się w czerwcu zeszłego roku. Ta trasa to nie tylko malownicze widoki, ale też wiadukty, na przykład w Jugowicach, czy największy na tej trasie obiekt mostowy, znajdujący się przed przystankiem w Lubachowie. Zagórze Śląskie przyciąga miłośników kolei, ale też pasjonatów pięknych plenerów i historii. Główna atrakcja miasteczka, Zamek Grodno, od ponad 700 lat dumnie góruje nad krajobrazem i jest jednym z najważniejszych i najlepiej zachowanych zamków w regionie. Budowla warowna znajduje się na górze Choina, 450 metrów nad poziomem morza. A od przystanku kolejowego Zagórze Śląskie dotrzemy na miejsce spacerem w około 20 minut. Nie wszyscy są zmotoryzowani, dlatego w tym momencie, jak powstała kolej, została praktycznie na nowo uruchomiona, mamy większy ruch turystyczny. Większość ludzi, która tutaj przyjeżdża, rozpoczyna z naszego zamku, zwiedzając nas Zamek Grodno, wędrówkę właśnie tym starym szlakiem zamków piastowskich. To był znakomity pomysł, ale także ta sieć, która tutaj została uruchomiona, kolejowa, przysporzyła się mieszkańcom, którzy mogą dojechać pociągiem na przykład do Świdnicy, Wrocławia czy miejscowości położonych w Kotlinie Kłodzkiej. Zwiedzanie Zamku Grodno rozpoczynamy od dziedzińca dolnego, którego klimat przenosi nas w zupełnie inny wymiar, pełen legend i artefaktów sprzed wieków. Natomiast Zamek Górny zawiera chyba jeden z takich najbardziej kojarzonych elementów wyposażenia, czyli ten słynny szkielet księżniczki Małgorzaty w klimacie tutaj naszych legend sowiegórskich. Po drodze można też zajrzeć do dawnej krypty właścicieli zamku, rodziny Zedliców, która dzisiaj jest aranżowana na taką pokazową średniowieczną izbę tortur, ale to tylko dla odważnych. Natomiast w górnej części zamku możecie Państwo zobaczyć amfiladę dawnych pomieszczeń mieszkalnych. No i kończymy zwiedzanie na pięknym punkcie widokowym, czyli zamkowej wieży, z której rozciąga się piękny widok na panoramę Zagórza Śląskiego i okolice. Miasteczko położone jest nad Jeziorem Bystrzyckim, na dnie którego dawniej znajdowała się wieś. Niemcy, którzy tutaj mieszkali na początku wieku XX, stwierdzili, że potrzebują w tym miejscu zbiornika retencyjnego. No niestety najlepszym miejscem i jedynym w sumie miejscem na wykorzystanie go, no to była osada górnicza o nazwie Schlizertal, czyli Śląska Dolina w tłumaczeniu na nasz polski język. Podjęto radykalne kroki, które zmieniły historię miejscowości i lokalny krajobraz. Rozpoczęto budowę zapory wodnej i po ukończeniu jej niestety trzeba było wysiedlić Niemców, zapewnić im inne zakwaterowanie. Niemcy jako naród bardzo mocno gospodarczy rozebrali całą miejscowość, pozostawiając jedynie fundamenty po niej. No i osada została wtedy zalana. Stało się to w 1917 roku. Dzięki czemu miejscowość znana dziś pod nazwą Zagórze Śląskie lata temu uzyskała ochronę przeciwpowodzi i rezerwuar wody, który jest obecnie także atrakcją turystyczną. Zapora wodna ma 230 metrów długości, 44 metry wysokości i pojemność do 8 milionów litrów wody. Spacerując po miejscowości, warto zobaczyć także najdłuższą w Polsce wiszącą multimedialną kładkę o konstrukcji wstęgowej łączącą dwa brzegi malowniczego Jeziora Bystrzyckiego. Jeśli jeszcze nie byliście w Zagórzu Śląskim, koniecznie się tam wybierzcie. Aby uniknąć tłumów, do Zagórza najlepiej wybrać się w tygodniu. To miejsce idealne dla pasjonatów historii, sportów wodnych i pieszych wędrówek. Wejdź na stronę www.kolejedolnośląskie.pl i zaplanuj swoją podróż.